W latach 30. tą metodą przeprowadzono akcję osiedleńczą na Kałymie i stolica nasza Moskwa codziennie wypluwała taki pociąg w stronę Sowgawani i portu Wanino. Każda stolica okręgu również wysyłała podobne czerwone pociągi, tyle że nie codziennie. W 1941 roku przesiedlono tak całą Republikę Niemców Nadwołżańskich do Kazachstanu, a później szereg innych narodów. W 1945 roku takie pociągi wiozły rosyjskich marnotrawnych synów i córki z Niemiec, z Czechosłowacji, z Austrii, albo po prostu z zachodnich przejść granicznych, jeśli ktoś sam się tam zgłosił. W 1949 roku w ten sposób przewieziono skazanych z artykułu 58 do obozów specjalnych. Wagon Zaki kursują w zgodzie z trywialnym rozkładem kolejowym. Czerwone zaś towarniaki na mocy zleceń specjalnych podpisanych przez bardzo ważnego generała z Gułagu. Wagon Zak musi jechać do jakiejś określonej miejscowości. U kresu jej marszruty jest zawsze jakiś dworzec, a więc miasteczko, choćby nawet nędzne, a zatem jest również areszt pod dachem. Ale czerwony eszelon może jechać w pustkę. Gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wyłania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa archipelagu. Nie każdy czerwony wagon i nie od razu może służyć do przewozu więźniów. Naprzód musi być odpowiednio przygotowany. Nie tak jednak, jak to sobie może zdążyć już wyobrazić czytelnik. Nie chodzi o to, żeby go zamieść i oczyścić z węgla albo z wapna, które przedtem się w nim woziło. To robi się nie zawsze. I nie na tym ma polegać przygotowanie, że jeśli to zima, uszczelniają go i wstawiają piec. Gdy wybudowany był odcinek kolei między Kniaż Pogostem a Ropczą, jeszcze przed włączeniem do ogólnej sieci kolejowej, zaczęto tamtędy przewozić więźniów w wagonach pozbawionych zarówno pieców, jak nar. Więźniowie leżeli zimą na podłodze pokrytej skorupą śniegu. Nie otrzymując przy tym nic gorącego do jedzenia, pod pretekstem, że pociąg pokonywał tę przestrzeń w czasie krótszym niż 24 godziny. Kto sądzi, że potrafi przeleżeć tam z nimi tych 18-20 godzin, niech sobie to wyobrazi. A oto czego dotyczą przygotowania. Trzeba sprawdzić podłogi, czy szczelne i mocne. To samo ze ścianami i sufitami wagonów. Trzeba starannie okratować malutkie ich okienka. Trzeba wyciąć w podłodze otwór na zlew i miejsce to starannie zabezpieczyć dookoła blachą i gęstymi rządkami ćwieków. Wzdłuż całego eszelonu trzeba równomiernie i w odpowiednio bliskich odległościach urządzić budki hamulcowe. Stoją w nich wartownicy z karabinami maszynowymi. Jeśli zaś nie ma odpowiedniej liczby wagonów z budkami, to trzeba te budki skonstruować. Trzeba umocować drabinki do wchodzenia na dach. Trzeba rozplanować stanowiska reflektorów i zapewnić im stały dopływ prądu. Trzeba sporządzić drewniane młotki z długimi rączkami. Trzeba doczepić osobowy wagon dla sztabu, a jeśli nie ma go pod ręką, to należy przyzwoicie urządzić specjalne wagony towarowe z ogrzewaniem i meblami dla naczelnika eskorty, dla pełnomocnika służby bezpieczeństwa i dla konwojentów. Trzeba wreszcie urządzić kuchnię, jedną dla konwojentów, drugą dla więźniów. Dopiero po tym wszystkim można przejść się wzdłuż wagonów i wypisać na nich kredą ukośnie sprzęt specjalny albo nawet ładunek łatwo psujący się. W siódmym wagonie Eugenia Ginsburg przewóz tymi czerwonymi wagonami opisała bardzo wyraziście, co zwalnia nas teraz od obowiązku referowania szczegółów. Adaptacja wagonów jest zakończona i teraz rozpoczyna się skomplikowana operacja bojowa, załadowanie więźniów. Ma ona dwa ważne i pilne cele. Ukrycie załadunku przed ludnością oraz steroryzowanie więźniów. Utrzymać załadunek w tajemnicy przed ludnością trzeba dlatego, że transport składa się z około 1000 ludzi, co najmniej 25 wagonów. A to nie jest już mała grupka z wagon Zaka, którą można prowadzić nawet przy świadkach.
Wszyscy wiedzą oczywiście, że nie ma dnia, nie ma godziny bez aresztowań, ale nikt nie powinien doznać szoku, widząc tych ludzi wszystkich razem. W Orle w 1938 roku nie dawało się ukryć, że nie ma w mieście domu, z którego by kogoś nie wzięto za kraty. Również chłopskie wozy z płaczącymi babami wypełniały plac przed orłowskim więzieniem, jak na obrazie poranek strzeleckiej kaźni Surikowa. W 1698 roku Piotr Wielki stłumił bunt strzelców wiernych jego zdetronizowanej siostrze Zofii i kazał ściąć prowodyrów na Czerwonym Placu w Moskwie. Ach, gdybyż nam to ktoś namalował kiedyś. Próżna nadzieja, niemodne, niemodne. Ale nie wolno pokazywać naszym sowieckim ludziom, że w ciągu doby zebrać można tym sposobem cały eszelon kolejowy. A w Orle tamtego roku tak właśnie było. I młodzież też nie powinna tego widzieć. Młodzież to nasza przyszłość. I dlatego tylko w nocy, noc w noc, noc w noc, przez kilka miesięcy z rzędu, z więzienia na dworzec wyprowadzają na piechotę czarną kolumnę. Karetki są zajęte nowymi aresztowaniami. Co prawda, baby zawsze się połapią. Te kobiety zawsze się jakimś cudem dowiedzą. I oto już z całego miasta skradają się w nocy w stronę dworca, czatują tam na transport na bocznych torach i biegną potem wzdłuż składu, potykając się o podkłady i szyny, żeby krzyczeć pod każdym wagonem: nie ma tu takiego, a takiego! Takiego, a takiego tu nie ma! I biegną do następnego, a pod tamten podbiegają już kolejne: takiego, a takiego tu nie ma! I nagle słychać odzew zamkniętego na głucho wagonu: jestem, tu jestem! Albo: szukajcie dalej, jest w następnym wagonie! Albo: słuchajcie, kobiety, moja żona jest tu gdzieś niedaleko, koło dworca, lećcie ją zawołać. Te nielicujące z duchem naszej współczesności sceny są jedynie dowodem nieudolnej organizacji załadunku do transportów. Ale omyłki brane są pod uwagę i którejś nocy kolejny transport otoczony jest już szerokim kordonem ujadających i wyjących psów policyjnych. Również w Moskwie i ze starego sretieńskiego zborniaka, dziś więźniowie już go nie pamiętają, i z Krasnej Presni wyprowadzano więźniów do czerwonych pociągów tylko w nocy. To była zasada. Nie chcąc korzystać ze zbyt jaskrawych promieni słonecznych, eskorta wykorzystuje jednak nocne słońca, reflektory. Wygodne to już dlatego, że można je zgromadzić tam, gdzie są najpotrzebniejsze, w punkcie, gdzie przerażony tłumek aresztantów siedzi na ziemi w oczekiwaniu rozkazu: następna piątka, wstać. Do wagonu biegiem marsz. Tylko biegiem. Żeby człowiek nie rozglądał się, żeby nie mógł zastanowić, żeby leciał, jakby go już psy goniły i żeby bał się, że się potknie. Powinny też oświetlać i tę wyboistą ścieżkę, po której biegną, i trap, po którym się wdrapują. Widmowe, złowrogie snopy reflektorów służą nie tylko do oświetlenia. Są ważnym teatralnym elementem atmosfery strachu, razem z brutalnymi groźbami i ciosami kolb, którymi pogania się opieszałych, razem z rozkazem siadać na ziemi. A niekiedy właśnie w Orle, na placu dworcowym, na kolana, jak tłum nowo nawróconych, 1000 więźniów pada na klęczki. Razem z tym zupełnie niepotrzebnym, ale bardzo ważnym dla zwiększenia lęku biegiem do wagonu, razem ze wściekłym ujadaniem psów, razem z wycelowanymi lufami karabinów albo automatów, zależnie od epoki. Najważniejsze jest zmiażdżenie, zniweczenie siły woli aresztanta do tego stopnia, aby nikt nawet pomyśleć nie mógł o ucieczce i żeby jeszcze przez czas dłuższy więźniowie nie potrafili zrozumieć wagi swojego nowego przywileju. Z kamiennego więzienia przeniesiono ich do wagonu z cienkich desek. Ale żeby tak składnie móc załadować w nocy 1000 ludzi do wagonów, trzeba, żeby zaczęto wyciągać ich z cel i przygotowywać do transportu już poprzedniego dnia rankiem.
i żeby konwój przez cały dzień z drobiazgowością i surowością przejmował swoich eskortowanych, po to, aby później przez długie godziny trzymać ich nie w celach, tylko na dziedzińcu, na ziemi. Niech nie mieszają się z resztą więźniów. W ten sposób nocny załadunek jest dla więźniów tylko ulgą, zakończeniem całodziennej udręki. Oprócz zwyczajnych apelów, sprawdzeń, strzyżenia, dezynfekcji, kąpieli, zasadniczą częścią przygotowania do transportu jest generalna rewizja, czyli kipisz. Rewizję przeprowadza nie personel więzienny, lecz eskorta. Zgodnie z instrukcją o transportach kolejowych i własnymi planami operacyjno-bojowymi, eskorta powinna przeprowadzić tę rewizję tak, aby nie zostawić więźniom niczego, co mogłoby pomóc im w ucieczce. Zabrać wszystkie narzędzia ostre i spiczaste, odebrać proszki wszelkiego rodzaju do zębów, cukier, farynę, sól, tytoń, herbatę, aby nie można było oślepić nimi konwojenta. Skonfiskować wszelkie linki, sznurki, paski do spodni itd., ponieważ wszystko to może być wykorzystane przy ucieczce, a więc również rzemyki. I oto obcina się rzemyczki, którymi przywiązuje do kikuta protezę więzień bez nogi. Kaleka zarzuca sobie sztuczną nogę na ramię i skacze, podtrzymywany przez sąsiadów. Pozostałe zaś rzeczy, cenniejsze przedmioty, a także walizki z zawartością powinny być według instrukcji zabrane do wagonu przechowalni. Zwrócone zaś być mają właścicielom dopiero po przybyciu na miejsce. Ale władza moskiewskiej instrukcji nad konwojem z Wołogdy albo Kujbyszewa jest słaba, kusa. Władza zaś eskorty nad aresztantami jest namacalna. I to jest czynnik decydujący dla osiągnięcia trzeciego celu całej operacji załadunku. Zaprowadzić sprawiedliwość, odbierając porządne rzeczy wrogom ludu, aby mogli mieć z nich pożytek jego synowie. Usiąść na ziemi, na kolana, rozebrać się do naga. Te regulaminowe komendy to głos udzielnej władzy, z którą nie ma dyskusji. Przecież goły człowiek traci pewność siebie, nie może już dumnie wyprostować się i rozmawiać z kimś ubranym jak z równym. Rozpoczyna się rewizja. Kujbyszew, lato 49 roku. Nagusy podchodzą szeregiem, niosąc w ręku swoje rzeczy i odzież. Dookoła mnóstwo gotowych do akcji uzbrojonych żołnierzy. Nastrój jest taki, jakby za chwilę miano nie ruszyć w drogę, tylko rozstrzeliwać albo palić w komorach gazowych. Nastrój, w którym człowiek przestaje się już troszczyć o swoje rzeczy. Eskorta zachowuje się z ostentacyjną, grubijańską surowością. Ani słowa ludzkim głosem, przecież chodzi o to, żeby zastraszyć i zacukać tych ludzi. Walizy są opróżniane, rzeczy wytrząsa się na ziemię i rzucane osobno na kupę. Papierośnice, portfele oraz inne żałosne więźniarskie skarby też są odbierane i bezimiennie rzucane do stojącej obok beczki. I właśnie fakt, że nie jest to żadna kasa, ani kufer, ani nawet skrzynia, lecz beczka, szczególnie przygnębia rozebranych dogoła właścicieli i odbiera wszelką chęć do protestu. Goli ludzie zdążą tylko podnieść z ziemi swoje poddane już rewizji szmatki i wpychać je do węzełka albo zawijać w koc. Walonki? Możesz oddać, rzuć no je tam. Pokwituj w tym wykazie. Nie tobie dają kwit, tylko ty musisz potwierdzić podpisem, że rzuciłeś na kupę. I kiedy z więziennego dziedzińca już o zmroku odjeżdża ostatnia ciężarówka z aresztantami, widzą oni, jak konwojenci zabierają sobie najlepsze skórzane walizki i wyławiają z beczki najładniejsze papierośnice. Po nich rzucają się na łupy klucznicy, a w ślad za nimi sfora ligawych ze zborniaka. Widzicie, co trzeba było znieść w ciągu tej doby, żeby dotrzeć nareszcie do bydlęcego wagonu? No ale teraz już z ulgą możemy powiedzieć, żeśmy się tam znaleźli i zalegli pokotem nieheblowane dechy nar. Ale co to właściwie za ulga i jaki to właściwie wagon?
Znów ściskają więźnia kleszcze chłodu i głodu, pragnienia i lęku. Znów jest między knajakami a eskortą. Jeżeli w wagonie są knajacy, a też przecież nie trzymają ich oddzielnie w czerwonych transportach, to zajmują swoje tradycyjne miejsca na górnych narach przy oknie. Tak jest latem. Zgadnijmy teraz, jakie miejsca wybierają sobie zimą. A obok piecyka, rzecz jasna. Ciasnym kręgiem wokół piecyka. Jak relacjonuje były złodziej Minajew, w czasie lutych mrozów ich wagon towarowy na całą trasę od Woronieża do Kotłasu, to znaczy na kilka dni i nocy w 1949 roku, dostał 3 wiadra węgla. Tu już knajacy nie tylko, że zajęli wszystkie miejsca dookoła piecyka, nie tylko, że odebrali frajerom wszystkie ciepłe rzeczy, owinąwszy się nimi, ale nie powstrzymali się nawet od wytrząśnięcia onuc z ich butów i opatulenia nimi swoich szemranych nóg. Ja zdechnę jutro, ale ty już dzisiaj. Kiedy zaczyna brakować jedzenia, cały przydział dla wagonu przechodzi na sam przód przez ręce knajaków, którzy biorą sobie wszystko, co najlepsze albo co im się podoba. Łoszczylin wspomina 3-dobową jazdę z Moskwy do Pierreboru w 1937 roku. Na byle 3 doby nie warto było konwojentom bawić się w kucharzy, więc wydano więźniom suchy prowiant. Złodzieje zabierali dla siebie tylko cukierki, a chleb i śledzie pozwalali rozdzielać między resztę. Dowód, że nie czuli głodu. Gdy dają zaś coś gorącego, a złodziejska ferajna ma apetyt, sama ona zajmuje się nawet rozdzielaniem salamachy. 3-tygodniowy etap Kiszyniów-Pieczora, rok 45. Z tym wszystkim nie brzydzą się knajacy również zwyczajnych rabunków. Zobaczyli u pewnego Estończyka złote zęby, więc położyli go na ziemi i wybili zęby pogrzebaczem. Za dużą zaletę towarniaków uważają więźniowie gorącą kuchnię. Na głuchych przystankach znów chodzi o to, żeby ludzie nie widzieli. Eszelon zatrzymuje się i każdy wagon dostaje ciepłą salamachę i kaszę. Ale nawet to gorące żarcie potrafią tak podać, żeby bokiem wyszło. Albo, jak we wspomnianym już kiszyniowskim eszelonie, nalewają balandę do tych samych wiader, w których nosi się węgiel. Nie ma nawet czym oplukać. Ponieważ także woda do picia jest porcjowana, jeszcze bardziej jej skąpią niż salamachy. Siorbie człowiek tę balandę, a okruchy węgla trzeszczą mu między zębami. Albo znowu przyniosą balandę i kaszę do wagonu, ale misek wydadzą mniej niż trzeba. Nie 40, tylko 25. A jeszcze przygadują, prędzej, prędzej, inne wagony też musimy nakarmić. Nie tylko wasz jeden. Jak tu jeść? Jak to dzielić? Nie sposób rozlać sprawiedliwie, bo trzeba pierwszej grupie dać mniej, mierząc na oko, żeby dla reszty starczyło. Ci pierwsi krzyczą, mieszaj no, mieszaj. Ci drudzy milczą, niech na dnie zostanie to, co gęste. Pierwsi jedzą, reszta czeka, pośpieszcie się, bośmy głodni i bałanda stygnie w kuble, a ci na zewnątrz poganiają, już skończone, długo czekać. Teraz trzeba nakłaść tej reszcie i nie więcej, i nie mniej, i żeby nie było gęstsze ani rzadsze niż w pierwszej turze. Teraz trzeba jeszcze zgadnąć, czy zostanie na repetkę i rozlać to choćby do jednej miski, na dwóch. Przez cały ten czas 40 ludzi nie tyle je, ile przygląda się temu dzieleniu i zadręcza się. Nie uratują od chłodu, nie obronią przed knajakami, nie napoją, nie nakarmią człowieka, ale spać też nie dadzą. We dnie konwojenci dobrze widzą cały pociąg i tory za nim, widzą, czy kto nie wyskoczył albo nie leży między szynami. W nocy natomiast czujność nie daje im chwili spokoju. Drewnianymi młotkami na długim stylisku, gułagowski standard, nocami na każdym przystanku hałaśliwie opukują każdą deskę każdego wagonu, czy jej przypadkiem już nie zdążono wypiłować. Na niektórych zaś stacjach otwierają drzwi wagonu, światło latarek albo nawet promień reflektora. Kontrola znaczy to, że trzeba się zerwać i być gotowym do przejścia na lewo albo na prawo, gdzie ci wskażą.
Wskoczyli do środka konwojenci z młotkami, inni zaś z najeżonymi automatami stoją półkolem przed drzwiami. Pada rozkaz na lewo, to znaczy, że ci z lewej stoją, jak stali, a ci z prawej mają przebiec na tamtą stronę jak pchły, skacząc jeden przez drugiego. Kto za mało zręczny, kto się zagapił, ten dostanie młotkiem w bok albo po grzbiecie, żeby nabrał rzeźkości. Oto już konwojenckie buciory depczą nasze nędzarskie łoża, rozkopują nasze szmatki, świecą lampami i popukują młotkami, czy aby nie jest gdzie przepiłowane. Nigdzie. Wówczas konwojenci stają po środku wagonu i zaczynają przepuszczać nas z lewa na prawo, po jednemu. Pierwszy, drugi, trzeci. Wystarczyłoby liczyć zwyczajnie, palcem kiwać, ale to by strachu Bożego nie budziło. Bardziej poglądowo, dokładnie, żwawo i szybko będzie przecie prowadzić ten rachunek młotkiem po grzbietach, bokach, głowach, gdzie popadnie. Przeliczono całą czterdziestkę. Teraz trzeba jeszcze rozgrzebać, oświetlić i opukać lewą stronę. No, koniec. Wyszli, zatrzasnęli wagon. Możecie spać do następnego przystanku. Nie sposób jednak stwierdzić, aby niepokój eskorty był zupełnie bezpodstawny. Z czerwonych wagonów można uciec, jeżeli się kto zna na rzeczy. Ot puknęli młotkiem po desce, a deska już prawie przepiłowana. Albo rano przy rozdawaniu salamachy straż widzi, że wśród niegolonych twarzy jest też kilka gładkich. I zaraz otaczają wagon, trzymając automaty w ręku. Oddać noże! A wszystkiemu winne fiercykowskie zapędy knajaków oraz ich świty. Uprzykrzyło im się chodzić ze Szczeciną na gębie i teraz trzeba będzie oddać mojkę, czyli brzytwę. Od innych bezpośrednich pociągów dalekobieżnych czerwony eszelon jeszcze tym się różni, że pasażer wcale nie wie, czy kiedykolwiek z niego wysiądzie. Kiedy w Solikamsku rozładowywano transport z więzień leningradzkich, rok 42, cały nasyp usłany był trupami, tylko niewielu żywych dojechało. Podczas zim 44-45 i 45-46 do posiołka żelazno-drożny Kniaż Pagost od Użmy do Workuty, jak zresztą bywało na innych stacjach węzłowych północy, aresztanckie eszelony z wyzwolonych terenów nadbałtycki, polski, niemiecki czy rosyjski, z niemieckich obozów, szły bez żadnego ogrzewania i przybywały, mając w składzie wagon albo dwa z trupami. Ale to znaczy, że tutaj, w czasie drogi, starano się przenosić trupy z wagonów dla żywych do wagonów kostnic. Tak jednak było nie zawsze. Na stacji Suchobezwodnaja, Unżłak, zdarzało się często, że drzwi wagonów uchylano tylko po to, żeby zapytać, kto tu żyje, a kto już umarł. Jak nikt nie wylazł na zewnątrz, to znaczy, że umarł. Jazda zimą to rzecz budząca strach i grożąca śmiercią, bo konwój tyle ma kłopotów z czujnością, że sił mu już nie starcza, aby nosić węgiel dla 25 piecyków. Ale nie tak znowu słodko jeździć w trakcie upałów. Z czterech małych okienek są dwa zabite na głucho. Dach jest rozpalony, a eskorta musiałaby się bardzo nadwyrężyć, chcąc nosić wodę dla tysiąca ludzi, jeżeli trudno im było napoić jedną stolpinkę. Najlepsze miesiące dla jazdy to, zdaniem więźniów, kwiecień i wrzesień. Ale nawet najlepszy sezon zdąży przeminąć, jeżeli pociąg idzie 3 miesiące. Leningrad-Władywostok w roku 1935. Skoro zaś już zaplanowano długi kurs, to zatroszczono się też zawczasu o szkolenie polityczne konwojentów i opiekę duchową nad więźniami. W osobnym wagonie jedzie z transportem KUM, czyli pełnomocnik operacyjny bezpieczeństwa. Przygotował się zawczasu do tej podróży. Jeszcze w więzieniu i aresztanci rozmieszczeni są w wagonach nie byle jak, ale według spisów opatrzonych jego wizą. To on zatwierdza starostę każdego wagonu, to on przeinstruował i wsadził do każdego wagonu swojego kapusia. Na długich przystankach KUM
Zawsze znajdzie pretekst, żeby wezwać jednego i drugiego i wypytać, o czym w danym wagonie się rozmawia. Takiemu operowi wstyd byłoby zakończyć podróż bez widomych rezultatów, więc już w drodze wszczyna śledztwo przeciwko komuś. Patrzeć, a zanim człowiek dojedzie na miejsce przeznaczenia, już ma doczepiony nowy wyrok. Nie, niech diabli lepiej porwą te czerwone, bydlęce transporty z całą ich prostą marszrutą i brakiem przesiadek. Kto nimi jeździł, ten nigdy tego nie zapomni. Już by wolał człowiek prędzej być w obozie, już by dojechać prędzej, czy jak. Nadzieja i niecierpliwość, oto czym żyje człowiek. Wierzy, że w obozie oper będzie bardziej ludzki, a kapusie nie tak nieludzcy. Ależ przeciwnie, myśli, że kiedy tam przybędziemy, to nie usłyszymy zaraz tych samych gruźb, tego samego psiego ujadania i tego samego rozkazu siadać na ziemi. Albo sądzi, że jeśli teraz śniegiem zaciąga wnętrze wagonu, to później po zejściu na ziemię warstwa jego nie okaże się jeszcze grubsza. Skoro za chwilę nas wyładują, to sądzisz, że jesteśmy już na miejscu, że nie powiozą nas dalej wąskotorówką na otwartych platformach? A jak tu ludzi wieść na otwartych lorach? Jak konwojować? Oto łamigłówka dla eskorty. Robi się to tak. Każą nam skupić się, położyć pokotem i wtedy przykryją wszystkich na loże wielką płachtą brezentową, jak marynarzy w filmie Pancernik Patiomkin przed rozstrzelaniem. Ten brezent to jeszcze dobrodziejstwo. Olejniew z grupą towarzyszy musiał na dalekiej północy przesiedzieć w październiku na otwartych lorach cały dzień. Już ich załadowano, a lokomotywa nie nadchodziła. Z początku padał deszcz, później chwycił mróz i łachmany na rzekach zamarzły. Samowarek rozkołysze się w biegu, niskie burty platformy zaczną trzeszczeć i popękają. Wreszcie od tego kołysania ktoś wypadnie pod koła. A teraz zagadka. Z Dudinki trzeba jechać wąskotorówką 100 kilometrów na otwartych platformach. Jeśli mróz jest polarny, to gdzie rozsiądą się knajacy? A w samym środku każdej platformy, tak żeby bydełko grzało ich ze wszystkich stron i żeby samemu nie spaść na szyny. No i słusznie. Jeszcze jedno pytanie. A co zobaczy zek na stacji końcowej tej wąskotorówki, rok 39? Czy będą tam jakieś budynki? Ani jednego. Ziemianki? Owszem, ale już pełniusieńkie, nie dla nich. A więc będą musieli od razu wykopać ziemianki dla siebie? Nie, no bo jak tu je kopać w czasie zimy polarnej? Pójdą natomiast wydobywać rudę. No a co z mieszkaniem? Z jakim mieszkaniem? Ale gdzie będą mieszkać? Mieszkać będą w namiotach. Ale czy zawsze trzeba jechać wąskotorówką? Pewno, że nie. Oto scena przyjazdu na ostatni przystanek. Jercowo, luty 1938 roku. Wagony odryglowano w nocy. Wzdłuż pociągu rozpalono ogniska i w ich blasku odbywa się wyładowywanie ludzi na śnieg, liczenie ich, ustawianie szeregiem, ponowny apel. Mróz 32 stopnie poniżej zera. Transport z Zagłębia Donieckiego. Aresztowano wszystkich jeszcze latem, dlatego mają na nogach półbuty, pantofle i sandały. Próbują pogrzać się przy ogniskach, zostają odpędzeni. Ogniska rozpalono nie po to, tylko żeby jaśniej było. Już po minucie martwieją palce. Śniegu już pełno w lekkim obuwiu. Już wcale nie taje. Żadnej litości. Rozlega się rozkaz. Zbiórka szeregiem. Krok w prawo, krok w lewo. Strzelam bez uprzedzenia. Marsz! Zawyły na łańcuchach psy, słysząc najmilsze im słowa, podniecone nadejściem lubej chwili. Ruszyli konwojenci w półkożuszkach, a skazańcy w letnich szmatkach pobrnęli zaśnieżoną i zupełnie nieprzetartą drogą gdzieś w głąb ciemnej tajgi. Przed nimi ani światełka, tylko zorza polarna się pali.
Nasza pierwsza i na pewno ostatnia. Świerki trzaskają na mrozie. Ludzie bez butów mieszą i orzą śnieg drętwiejącymi stopami i goleniami. Albo inny przyjazd. Na Pieczorę w styczniu 45 roku. Nasze wojska zdobyły Warszawę. Nasze wojska odcięły Prusy Wschodnie. Puste, zaśnieżone pole. Wyrzuconych z wagonów zeków posadzono w śniegu po sześciu w każdym rzędzie. Długo ich liczono, myląc się i znów zaczynając od początku. Transport też z południa, Mołdawia. Wszyscy mają na nogach tylko skórzane obuwie. Owczarkom pozwolono iść tuż za ostatnim szeregiem. Szturchały więc idących tam zeków łapami, psim oddechem zionęły w karki. A w ostatnim szeregu szło dwóch duchownych. Stary siwowłosy ojciec Fiodor Floria i podtrzymujący go młody pop Wiktor Szypowalnikow. To się nazywa życie pod psem. Nie, podziwiać trzeba raczej panowanie nad sobą tych psów. Toż tak im się chce ukąsić. No, nareszcie dotarli do obozu. Obozowa łaźnia, rozbieralnia w jednym budyneczku, potem trzeba przebiec przez dziedziniec na Golasa, żeby wykąpać się w drugim. Ale teraz już wszystko będzie do zniesienia. Najgorsze już mają za sobą. Teraz już człowiek przyjechał. Zapadł zmrok i nagle dowiadują się, że w obozie nie ma miejsc. Nie są w stanie przyjąć tego transportu. Więc po łaźni znów ich ustawiają w szereg, liczą, otaczają kordonem psów i znów, wlokąc swoje rzeczy przez te 6 kilometrów, tylko teraz już o ćmaku, muszą brnąć przez śnieg z powrotem do swojego pociągu. Wagonowe zaś drzwi przez ten cały czas były rozsunięte, wagony wystygły, wyzbyły się nawet tego nędznego ciepła, które przedtem trzymało się desek. Ponadto pod koniec drogi wypalono cały węgiel i nie ma go skąd teraz wziąć. W ten sposób przebiedowali jakoś noc. Rano dano im trochę suszonych ryb. Kto zaś chce pić, może nabrać w gębę śniegu. I poprowadzono znów tą samą drogą. Był to jeszcze wypadek fortunny. Przecież obóz przynajmniej istnieje. Dziś nie ma przyjęć, ale będą jutro. W ogóle zaś, zgodnie z obyczajem czerwonych transportów, aby jechać w zupełną pustkę, nierzadko koniec podróży jest zarazem dniem otwarcia nowego obozu. W blasku zorzy polarnej można zeków po prostu wysadzić wśród tajgi i przybić na pierwszym świerku tabliczkę pierwszy OLP, czyli oddzielny ławgierny punkt, samodzielny punkt obozowy. Tam będą przez tydzień rzuć sobie suche rybki i zagniatać mąkę ze śniegiem. Ale jeżeli obóz otwarto choćby 2 tygodnie wcześniej, to już mamy komfort, już czynna jest kuchnia i chociaż nie ma misek, ale pierwsze i drugie danie wydadzą na 6 ludzi naraz w ceberkach do mycia. 6 stanie sobie w kółeczko, stołów i stołków również nie ma. 2 z nich podtrzyma lewymi rękoma łaziebny ceber za rączki, a prawymi już można przecież jeść. Powtarzam się? Nie. To Pierebory, rok 37, relacja Łuszczylina. Nie ja się powtarzam. To powtarza się Gułag. A potem dadzą nowicjuszom brygadzistów, starych bywalców obozowych, którzy ich szybko nauczą życia, pouczą, jak dawać sobie radę i jak oszukiwać. I pierwszego dnia po przyjeździe ruszą do pracy, ponieważ zegar epoki tyka i nie chce czekać. Toż to nie carski, katorżniczy Akatuj, gdzie nowo przybyli, dostawali tylko 3 dni wypoczynku. Rozkwita stopniowo gospodarka archipelagu. Rozbudowują się nowe szlaki kolejowe i już można dojechać pociągiem do wielu takich miejscowości, do których jeszcze niedawno prowadził tylko szlak wodny. Ale żyją jeszcze tubylcy, którzy potrafią opowiedzieć, jak płynęli rzeką Iżmą. No,
najprawdziwszymi staroruskimi szuchalejami, po 100 w każdej szuchalei, a przy tym sami musieli robić wiosłami, podobnie jak po rzece Usie, Pieczorze. Trzeba było płynąć do macierzystego obozu szkutami. Na Workutę wysyłano również zeków galarami do miejscowości Adźwawłom, wielkimi jak berlinki. Tam właśnie znajdował się punkt przeładunkowy Workutlagu, a dopiero stamtąd mniejszymi płaskodennymi krypami. Cały galar aż się rusza od wszy i eskorta pozwala wyłazić pojedynczo na górę, aby strząsać pasożyty do wody. Podróże środkami komunikacji wodnej również nie były bezpośrednie. W ich trakcie odbywały się przeładunki. Czasem przetaczało się krypy przesmykami. Niekiedy szło się pieszo od przystani do przystani. Były tam również własne zborniaki z żerdzi, z namiotów, Ust-Usa, Pamazdino, Szczelia-Jur. Były tam własne, partykularne porządki. Eskorta miała swój szczególny regulamin, a więźniowie, rzecz jasna, swoje szczególne kłopoty. Ale tych wszystkich egzotycznych spraw i tak nie potrafimy opisać, więc lepiej nie zaczynać. Północna Dźwina, Ob i Jenisej dobrze pamiętają, kiedy zaczęto więźniów przewozić galarami. Było to przy deportacji kułaków. Te rzeki płynęły prosto na północ, a galary były brzuchate, pojemne i tylko z ich pomocą można było dać sobie radę z przerzuceniem tej szarej masy z żywej Rosji aż na północ, tak by pozbawić ją życia. Do galaru, jak do koryta, zrzucano ludzi i leżeli tam kupą, gramoląc się jak raki w koszu. Wysoko na burtach, jak na skałach, stali wartownicy. Masę tę wieziono czasem bez żadnego przykrycia. Niekiedy przykrywano wielką plachtą brezentową, już to, żeby mieć z oczu, już to, żeby ułatwić ochronę, tylko nie przed deszczem. Jazda takim galarem nie była żadną podróżą, tylko śmiercią na raty. Na dodatek tym ludziom prawie nie dawano jeść, a z chwilą wysadzenia na brzeg, gdzieś w tundrze, w ogóle przestawano ich karmić. Pozwalano im tam umierać sam na sam z przyrodą. Transport galarami po północnej Dźwinie i po Wyczegdzie nie zanikł jeszcze w 40 roku. Bardzo się nawet ożywił. Wieziono tam wyzwolonych zachodnich Ukraińców i zachodnich Białorusinów. Więźniowie stali w ładowni statku jeden przy drugim i to nie przez jedną dobę. Urynę oddawali do szklanych słoików, przekazywali je z rąk do rąk i wylewali przez iluminator, a gdy zmusiła ich poważniejsza potrzeba, to w portki. Przewozy galarami po rzece Jenisej znalazły uznanie, utrzymały się na stałe, na całe dziesięciolecia. W Krasnojarsku ustawiono na brzegu w latach 30. szopy i pod tymi szopami syberyjską chłodną wiosną dygotali całymi dobami aresztanci czekający na przewóz. Jenisejskie galary transportowe mają ładownię odpowiednio zaadaptowaną na stałe, trzykondygnacyjną, bez otworów iluminacyjnych. Tylko przez luk wejściowy, skąd zbiega w dół trap, przenikało rozproszone światło. Eskorta mieszka w domku na pokładzie. Wartownicy pilnują wyjść z ładowni i rozglądają się po rzece, czy czasem ktoś nie uciekł w pław. Do ładowni straż nigdy nie schodzi, choćby nie wiem, jakie jęki i krzyki o pomoc stamtąd dochodziły. Nigdy też nie wyprowadza się więźniów na pokład, na spacer. W latach 1937-38 i 44-45 wolno więc przypuszczać, że również między tymi datami o żadnej pomocy lekarskiej pod pokładem nie było mowy. Więźniowie na poszczególnych piętrach leżą pokotem dwoma rzędami, jeden rząd głowami do burty, drugi nogami zwrócony do nóg pierwszego rzędu. Do kiblów na każdym piętrze można się dostać tylko depcząc po ludzkich ciałach. Nie zawsze pozwalają wynieść kibel na górę zawczasu. Trzeba sobie wyobrazić takie wynoszenie beczki z gnojówką po stromym trapie na samą górę. Kible więc wypełniają się po brzegi. Cuchnąca ciecz przelewa się na podłogę
i ścieka na dolne piętra, a ludzie dalej leżą. Karmi się ich, roznosząc bałandę w beczkach, robi to personel pomocniczy, złożony również z więźniów. Rozdawanie odbywa się w wiecznych ciemnościach. Dziś może już jest elektryczność. Przy świetle naftowych lampek systemu nie topesz. Taki przejazd do Dudinki trwa czasem miesiąc. Dziś można rzecz jasna odwalić tę drogę w ciągu tygodnia. Mielizny oraz inne przeszkody powodowały opóźnienia, zapasów nie mogło więc wystarczyć i wówczas przez kilka dni w ogóle nie dawano nic do jedzenia. I oczywiście nikt później zaległych porcji nie oddawał. Pojętny czytelnik może teraz już bez pomocy autora uzupełnić. Szemrani przy tym zajmują górną kondygnację jak najbliżej luku, czyli powietrza i światła. Mają taki wpływ na rozdział chleba, jaki im jest potrzebny. Jeżeli podróż robi się trudna, to bez żadnej żenady odbierają całą paszę szaremu bydełku. Długą podróż skracają sobie złodzieje grą w karty. Karty do tego celu robią sami. Stawki zaś do puli zbierają kosztem frajerów, rewidując wszystkich leżących w tym albo w innym sektorze szkuty. To, co zabiorą, przez jakiś czas stanowi przedmiot gry, później zaś przekazywany jest na górę eskorcie. Tak, czytelnik już zgadł. Eskorta ma swoją dolę. Ukradzione rzeczy sama sobie zabiera albo sprzedaje na przystankach, przynosząc w zamian knajakom wiktuały. A co z oporem? Zdarza się, ale bardzo rzadko. Oto wypadek zachowany we wspomnieniu. W 1950 roku na podobnej i podobnie urządzonej berlince, tyle że większej, bo przeznaczonej do podróży morskich, w czasie przejazdu z Władywostoku na Sachalin, 7 chłopaków z 58 gołymi rękoma dało sobie radę z knajakami ligawymi, których było około 80, a mieli jak to zwykle noże. Ligawi zrewidowali cały transport jeszcze we Władywostockim zborniaku, tak zwanym 30. Robią to starannie, nie gorzej niż straż więzienna, znają wszystkie zakamarki i sposoby, ale przecież przy żadnym kipiszu nigdy nie da się zabrać więźniom wszystkiego. Znając tę zasadę, już w ładowni statku oznajmili podstępnie: jeżeli kto ma pieniądze, to można kupić machorki. I Misza i Raczew wypruł wtedy 3 ruble ze swej trykotki. Ligawy Wołodka Tatarin krzyknął: jak to, ścierwo, to ty podatków nie płacisz? I rzucił się, żeby mu zabrać. Ale sztabowy sierżant piechoty, Paweł, nazwiska niestety nikt nie pamięta, odepchnął knajaka. Wołodka Tatarin spróbował wybić mu oczy rozczapieżonymi palcami, ale Paweł zbił go z nóg. Rzuciło się wtedy na niego 20 czy 30 ligawych, ale dookoła Graczewa i Pawła stanęli murem Wołodia Szpakow, były kapitan, Sierioża Potapow, Wołodia Reunow, Wołodia Tretiuchin, również byli sierżanci piechoty oraz Wasia Krawcow. No i cóż? Skończyło się tylko na kilku wzajemnych szturchańcach. Dało znać o sobie niezmienne w istocie typowe dla knajaków tchórzostwo, maskowane zwykle przy pomocy czelności i zuchwalstwa. Albo musieli się liczyć z wartownikiem, który stał blisko. Działo się to pod samym lukiem. Jechali zaś i szczędzili się dla o wiele ważniejszych zadań. Jechali po to, żeby opanować aleksandrowski zborniak, ten sam, który opisał Czechow, przed przybyciem tam rzetelnych złodziei oraz zawładnąć funkcjami na budowach Sachalinu. Oczywiście nie po to zawładnąć, aby pomagać w budowie. Dość, że wycofali się, grożąc tylko na pożegnanie: jak zejdziemy na brzeg, to zostaną z was ochłapy. Do walki i tak nie doszło i nie zrobili ochłapów z naszych chłopców. W aleksandrowskim zborniaku oczekiwała ligawych przykra niespodzianka. Wszystkie funkcje były już zagarnięte przez rzetelną ferajnę. Na parowcach płynących na Kalymę wszystko wygląda podobnie jak na rzecznych berlinkach, ma tylko większe wymiary. Nie do wiary, ale jeszcze do dziś żyje ten i ów z więźniów, którzy dostali się tam przy okazji znanej ekspedycji lodołamacza Krasin
wiosną 1938 roku. Więźniowie załadowani byli na kilka starych, zdezelowanych parowców – Dżurma, Kulu, Newostroj, Dnieprostroj, którym Krasin torował drogę przez wiosenne pola lodowe. W zimnych, brudnych ładowniach skonstruowano 3-piętrowe pomosty, ale jeszcze na każdym piętrze stały 2-piętrowe nary z żerdzi. Nie wszędzie panowała ciemność. To tam, to sam paliły się lampki i kaganki. Puszczano też kolejno piętrami na spacer, na pokład. Na każdy z parowców załadowano 3-4 tysiące ludzi. Cały rejs trwał ponad tydzień. Przez ten czas zdążył zapleśnić chleb pobrany we Władywostoku, więc normę dzienną obniżono z 600 gramów do 400. Do jedzenia była solona ryba, natomiast wody do picia... No dobrze, już dobrze, dość tych naigrawań. Z wodą były przejściowe trudności. W odróżnieniu od rejsów rzecznych, tu jeszcze miało się do czynienia ze sztormami, z chorobą morską. Wynędzniali, wyczerpani ludzie wymiotowali i nie mieli siły, aby podnieść się z nar. Cała podłoga pokryta była śluzowatą żygowiną. W drodze miał miejsce pewien epizod polityczny. Statki powinny były przepłynąć cieśninę La Perusa, mijając z bliska brzegi Japonii. I oto znikły karabiny maszynowe z wieżyczek. Konwojenci przebrali się po cywilnemu, luki zostały zaciągnięte brezentem i zabroniono wychodzenia na pokład. W dokumentach zaś okrętowych, jeszcze we Władywostoku, napisano przezornie, że parowce wiozą na Kałymę nie, broń Boże, więźniów, tylko zwerbowanych do pracy ochotników. Gromady japońskich kuterków i łódek uwijały się dookoła statków, niczego nie podejrzewając. Z tym samym parowcem Dżurma zdarzył się później w 1939 roku taki oto wypadek. Siedzący w ładowni knajacy włamali się do magazynu, rozgrabili go, a później podpalili. Było to również tuż koło brzegów Japonii. Dym zaczął walić z Dżurmy kłębami. Japończycy ofiarowali się z pomocą, ale kapitan odmówił i nawet nie otworzył luków. Gdy statek oddalił się już od japońskich wysp, wyrzucono za burtę trupy uwędzonych w dymie, a półzwęglone, nadgryzione przez ogień zapasy przekazano do obozu na przydział dla więźniów. Dziesiątki lat już minęły od tej chwili, ale wciąż zdarzają się na dalekich morzach katastrofy, których ofiarą padają już nie więźniowie, tylko normalni obywatele sowieccy. Jednakże dowódcy statków odrzucają propozycję pomocy ze względu na wciąż ten sam obowiązek tajemnicy, uważany za sprawę dumy narodowej. Niech nas rekiny pożrą, byle tylko nie zawdzięczać nic obcym. Tajemniczość jest rakiem naszych stosunków. Nie dopłynąwszy do Magadanu, karawana uwięzła wśród pól lodowych, nie pomógł nawet Krasin. Za wcześnie było dla nawigacji, ale chciano czym prędzej dostarczyć świeżej siły roboczej. 2 maja wyładowano więźniów wprost na lód, daleko jeszcze od brzegu. Niewesoły widok ukazał się przybyszom. Ówczesny Magadan były to martwe sopki, czyli samotne pagórki pochodzenia wulkanicznego. Ani śladu drzew, krzaków, ptaków, kilka zaledwie drewnianych domków i piętrowy budynek dalstroju. Mimo to, kontynuując zabawę w pracy wychowawczą, to znaczy udając sami przed sobą, że przywieźli nie kości dla urzeźnienia złotodajnej Kałymy, lecz czasowo tylko izolowanych sowieckich obywateli, którzy wrócą wszak jeszcze do twórczego życia, powitano ich dźwiękami dalekowschodniej orkiestry. Orkiestra grała marsze i walce, podczas gdy zadręczeni, półżywi ludzie wlekli się czarnym łańcuszkiem po lodowym polu, dźwigając swoje moskiewskie bagaże. Ogromny ten transport był prawie w całości polityczny i w drodze nie miał prawie styczności z szemraną ferajną. Oraz nieśli na rękach swoich towarzyszy dotkniętych reumatyzmem bądź też beznogich, bo ludzie bez nóg też byli wśród skazanych. Ale widzę, że zaraz znowu zacznę się powtarzać,
że nudne to będzie pisanie i nudna lektura, bo czytelnik już wszystko wie z góry. Teraz ich będą wieźć ciężarówkami setki kilometrów, a jeszcze później dziesiątki kilometrów każą przejść piechotą. Tam założone zostaną nowe punkty obozowe, ludzie od pierwszej chwili posyłani będą do pracy, a żreć będą rybę i mąkę, zagryzając ją śniegiem. Spać będą w namiotach. Owszem, tak będzie. Tymczasem zaś na pierwszych kilka dni ci ludzie będą roztasowani tu, w Magadanie, też w tych borealnych namiotach. Tu będą ich także przepuszczać przez komisję, to znaczy taksować na golasa i szacować ich zdolność do pracy według wyglądu ich sflaczałych zadków. Wszyscy, rzecz jasna, okażą się zdolni. I oczywiście zaprowadzą ich do łaźni, a w łaziebnej poczekalni każą im zostawić ich skórzane palta, romanowskie półkożuszki, wełniane swetry, garnitury z cienkiej wełny, pilśniowe buty, kozaczki, walonki. Ci, co przyjechali, to przecież nie ciemne chłopstwo, tylko partyjna elita. Redaktorzy gazet, dyrektorzy zjednoczeń i fabryk, pracownicy komitetów, profesorowie ekonomii politycznej. Ci ludzie już w początkach lat 30. znali się na tym, co dobre. A kto będzie tego pilnować? Zaniepokoją się ci nowi. A komu tu potrzebne wasze ciuchy? Odpowie dotknięta do żywego obsługa. Idźcie, możecie myć się spokojnie. Więc wejdą do środka. Wychodzić zaś będą innymi drzwiami i tam wydadzą im czarne, płócienne spodnie i bluzy, obozowe fufajki bez kieszeni, chodaki ze świńskiej skóry. O, to nie drobnostka. To rozstanie z całą przeszłością, z tytułami, ze stanowiskami, z honorami. A gdzie nasze rzeczy? Jęknął wtedy. Wasze rzeczy zostały w domu, szczeknie na nich jakiś naczelnik. W obozie nie ma nic waszego. U nas w obozie jest komunizm. Za lewoskrzydłowym marsz. Ale skoro już komunizm, to co w ogóle mogli odpowiedzieć? Toż walce o komunizm oddali całe życie. A są jeszcze transporty na podwodach i po prostu na piechtę. Pamiętacie może w Zmartwychwstaniu Tolstoja? Pędzono skazańców w słoneczny dzień z więzienia na dworzec. W Minusińsku zaś, w 40 latach, po roku spędzonym bez jednego spaceru, także ludzie oduczyli się chodzić, oddychać pełną piersią, widzieć w pełnym świetle, wyprowadzono więźniów, ustawiono szeregiem i kazano maszerować 25 kilometrów do Abakanu. Jakichś 10 skonało po drodze. Wielkiej powieści, ani nawet jednego jej rozdziału, nikt o tym nigdy nie napisze. Kto na cmentarzu mieszka, ten i tak wszystkich nie opłacze. Pierwszy etap to dziadunio kolejowego, dziadunio Stolypinki, dziadunio towarniaka. W naszych czasach coraz rzadziej posyła się ludzi na piechotę, chyba tam, gdzie niemożliwy jest transport mechaniczny. Tak więc z oblężonego Leningradu posyłano przez zamarznięte jezioro Ładoga skazanych do przystanku, gdzie czekały czerwone eszelony. Kobiety prowadzono razem z jeńcami niemieckimi. Naszych zaś mężczyzn oddzielał od kobiet kordon bagnetów, żeby nie mogli odebrać im chleba. Kto upadł na ziemię, temu zdzierano buty i rzucano go na ciężarówkę żywego czy martwego. Podobnie w latach 30. odprawiano z kotłaskiego zborniaka codziennie po 100 ludzi do stacji Ust-Wym, około 300 kilometrów, a czasami aż do Czybiu, ponad 500. Pewnego razu w 1938 roku posłano w ten sposób partię kobiet. Odcinek dzienny wynosił 25 kilometrów. Eskorta miała na smyczy psa albo i dwa. Jeśli kto z więźniów został w tyle, to poganiano go kolbą. Co prawda rzeczy więźniów, kocioł, zapasy żywności jechały za nimi na podwodach, przez co całość przypominała klasyczne etapy aresztanckie z minionego stulecia. Były też chaty dla popasów, zrujnowane domy deportowanych kułaków z wybitymi oknami i wyrwanymi drzwiami. Księgowość kotłaskiego zborniaka wydawała prowiant na czas obliczony teoretycznie, zakładając, że w drodze wszystko pójdzie gładko i że ani dnia dłużej droga trwać nie będzie.
zasada działania całej naszej księgowości. Jeśli zaś zdarzały się przeszkody w drodze, porcje zmniejszano. Karmiono ludzi zalewajką z żytniej mąki bez soli albo w ogóle nic nie dawano do żarcia. Mamy w tym punkcie pewne odstępstwo od klasycznej tradycji. W 1940 roku partię, do której należał Olejniew, po wylądowaniu popędzono na piechotę przez tajgę z Kniaż Pogostu w stronę miejscowości Chibiu, nic w ogóle nie dając do jedzenia. Pili wodę bagienną i zaraz pochorowali się na biegunkę. Padali na ziemię wyzuci z sił, a psy szarpały odzież leżących. W rzece Iżma łapali ryby portkami i jedli je na surowo. I wreszcie na jakiejś polanie oznajmiono im: tu będziecie budować trasę kolejową Kotłas-Workuta. Również w innych okolicach naszej europejskiej północy pędzono więźniów na piechotę do Puty, dopóki tą samą trasą po nasypach wzniesionych przez poprzednią generację aresztantów nie ruszyły wesołe, czerwone wagony, wioząc następne pokolenie więźniów. Piesze przemarsze mają swoją technikę, wypracowaną tam, gdzie trzeba często i gęsto prowadzić ludzi na piechotę. Kiedy prowadzą partię przez tajgę między Kniaż Pogostem a Wieslaną i nagle jakiś tam więzień upadnie, nie mogąc iść dalej, to co z takim robić? No pomyślcie rozsądnie. Co z nim począć? Toć nie można zatrzymać całej partii. Nie można też przy każdym padającym stawiać na warcie strażnika, bo strażników za mało, a więźniów za dużo. A więc strażnik zostaje przy leżącym niedługą chwilę, później zaś dogania resztę, ale już sam jeden. Długi czas utrzymały się stałe przemarsze piesze ze zborniaka Karabas do Spaska. Odległość wynosi wszystkiego 35 do 40 kilometrów. Ale trzeba było w ciągu jednego dnia przerzucać partie złożone nawet z 1000 ludzi, wśród których było wielu osłabionych. Liczono się z tym, że niejeden nie potrafi długo utrzymać się na nogach i że leżeć będzie na drodze z przedśmiertną obojętnością i rezygnacją. Może człowiek do nich nawet strzelać, a kroku nie zrobią. Śmierci mogą się już nie bać. Ale kija? Ale niezmordowanego kija, walącego ich raz po raz, gdzie popadnie? Kija na pewno się przestraszą i pójdą przed siebie. To już sprawdzone, to już tak jest. I oto cała kolumna maszerujących zostaje otoczona nie tylko zwyczajnym kordonem strzelców, utrzymujących 50-metrowy dystans, lecz również wewnętrznym kordonem żołnierzy nieuzbrojonych, ale zaopatrzonych w kije. Ci, co zostają w tyle, są bici, zgodnie z aforyzmem towarzysza Stalina. Bici i jeszcze raz bici, więc tracą już siły, ale dalej się wloką. I wielu z nich jakimś cudem dociera do celu. Nie wiedzą oni, że to tylko sposób kontroli i że ci, którzy nawet pod kijami dalej leżą i nie chcą już wstać, zabierani są na ciągnące za kolumną wozy. Organizacja. Może ktoś spytać, a dlaczego nie zabrać od razu wszystkich osłabionych na te wozy? A skąd je wziąć? Skąd brać konie? Toż u nas już króluje traktor. Zresztą wiecie, ile dziś owies kosztuje? Takich marszów sporo było w latach 1948-50. A w latach 20. piesze przemarsze należały do zasadniczych typów transportu. Byłem jeszcze dzieckiem, ale pamiętam to dobrze. Pędzono ich ulicami Rostowa nad Donem, nie krępując się zupełnie. Dodajmy przy okazji, że sławetna komenda "otwiera ogień bez uprzedzenia" miała wówczas inne brzmienia, to z uwagi na różnice techniczne w wyposażeniu bojowym. Przecież eskorta często miała tylko szable. Komenda brzmiała tak: krok w bok, konwój, pal, tnij. To dźwięczało mocno. Pal, tnij. Zaraz sobie człowiek wyobraża, że mu za chwilę łeb zepną. Ale nawet w 1936 roku, w lutym, przez miasto Niżny Nowgorod
pędzono na piechotę partię długobrodych starców zza Wołgi, w samodziałowych sukmanach, w postołach i onucach na nogach. Tak, Ruś, co już zanika. I nagle przecinają im drogę trzy auta. Jednym z nich jedzie przewodniczący